No więc znajdujemy się właśnie w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, które powstało w 2007 roku. Centrum Nauki Eksperyment różni się zdecydowanie od typowych muzeów czy innych podobnych przybytków z tego względu, że właśnie jest ono nastawione na bezpośrednią interakcję użytkownika z eksponatem. My tak naprawdę nalegamy na to, żeby każdy ze zwiedzających bawił się i samodzielnie eksperymentował z tym, co mu tutaj oferujemy. Więc tak jak każde inne centra nauki, przeczymy takiej teorii, jakoby w muzeach nie wolno było dotykać eksponatów. Tutaj właśnie nalegamy na to, żeby z nimi się bawić i eksperymentować. Wystawa interaktywna podzielona na 7 głównych wystaw tematycznych poświęconych tematyce ludzkiego ciała, tematyce przyrody, zjawisk fizycznych, a także świata wodnego. Nie ma jednej określonej ścieżki zwiedzania. Taka ścieżka jest kreowana przez każdego z gości dowolnie. Prawda jest taka, że bardzo ciężko byłoby skorzystać i zwiedzić nasze centrum w ciągu jednej wizyty, dlatego że jakby ilość informacji, ilość eksponatów, która tutaj u nas się znajduje, jest to prawie 200 interaktywnych stanowisk, sprawia, że szybciej tak naprawdę zmęczymy gościa, niż będziemy w stanie pokazać mu to wszystko, co byśmy chcieli, więc oczywiście nastawiamy się na to i już dzisiaj zauważamy, że mamy bardzo wielu gości, którzy powracają do nas kilkukrotnie. Bardzo często przy wyjściu z eksperymentu zauważamy takie sytuacje, kiedy rodzice po kilku godzinach zwiedzania próbują jakby opuścić ten nasz budynek, a dzieci zapierają się rękoma i nogami, dochodzi do scen płaczu i tragedii, więc jest to bardzo częste i wiemy, że takie rodziny na pewno do nas powracają.